to z tego tematu chciałbym rozpocząć naszą konferencję prasową, ponieważ 22 sierpnia 2013 roku mieliśmy do czynienia z wyrokiem Sądu Okręgowego, który w tej sprawie już przynajmniej w kwestii sprzedanego jednego domu przy ulicy Liberta już się wypowiedział. Sprawa wyglądała w sądzie i jakie są konsekwencje tego wyroku? Bardzo bym prosił o komentarz. Dziękuję bardzo. Tak jak pan radny wspomniał, 22 sierpnia zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Toruniu. To jest wyrok w tej sprawie, w Sądzie Pierwszej Instancji, który orzekł. Sprawa toczyła się z powództwa mieszkańców sprzedanej kamienicy przy ulicy Liberta 5 i 5A. To jest jedna nieruchomość zabudowana budynkiem dwuklatkowym. Wyrok zapadł i mieszkańcy złożyli powództwo o uznanie czynności prawnej, czyli kupna sprzedaży nieruchomości za nieważną. Wnosili również o to, żeby sąd nakazał zawarcie czy zaoferowanie sprzedaż lokali mieszkańcom, którzy zajmują lokale tej nieruchomości, a którzy taką deklarację złożyli. I rzeczywiście zapadł wyrok. Wyrok zapadł na drugiej rozprawie. Bardzo nas ucieszył ten wyrok, ponieważ jest to, miejmy nadzieję, precedensowy wyrok w tej sprawie, ponieważ sprzedano, przypomnę, 8 kamienic. To jest pierwsza sprawa zakończona. Na drugiej rozprawie sąd orzekł, że, ja może przeczytam sentencję wyroku, ustala się, że nieważna jest umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Liberta 5, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, zawarta w dniu 5 sierpnia 2013 roku, zgodnie z pozwanym Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i osobami fizycznymi, współwłaścicielami, małżeństwo kupiło tę nieruchomość. Sąd oparł się, wydając ten wyrok, nie badał procedur, czy słusznie, czy niesłusznie, czy zgodnie z prawem, czy procedury były zachowane przy sprzedaży tej nieruchomości. Sąd oparł się na analizie i wykładni ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 1995 roku i uznał, rozważył kwestię kluczową dla tej czynności, czy TBS-y w ogóle mogą sprzedawać budynki mieszkalne. I przeanalizował tę ustawę, przeanalizował przepisy dotyczące spółek handlowych, ponieważ Grudziądzki GTBS działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeanalizował również ustawę o ochronie praw lokatorów, kodeks cywilny i w konkluzji wydał postanowienie, które mówi o tym, że TBS nie miał w ogóle prawa zbywać nieruchomości, ponieważ ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie daje GTBS-owi takiej możliwości. Ja może przypomnę, że w momencie, kiedy myśmy spotykali się z prezydentem Grudziądza, panem Bronisławem Malinowskim, z prezesem GTBS-u, nie udało nam się spotkać. Robertem, przepraszam, Malinowskim właśnie, to się ma jednak nazwiska, tak. Nie udało nam się spotkać z prezesem GTBS-u, z panem Piotrowskim, natomiast w spotkaniu 27 grudnia uczestniczył prezes MPGN-u, pan Zenon Łużycki. I tutaj staraliśmy się już mówić o tym, że GTBS-em są specyficznymi spółkami prawa handlowego, w związku z tym nie można tak wprost stosować tutaj przepisów o spółkach handlowych. No, stanowisko drugiej strony było takie, że jednak mieli prawo sprzedać, GTBS miał prawo sprzedać budynki, że wszystkie procedury zostały zachowane, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wyrok tego sądu potwierdza to, że jednak TBS-y nie mogą zbywać nieruchomości, ponieważ głównym działaniem czy celem funkcjonowania TBS-ów jest budownictwo na wynajem i oczywiście zarządzanie nieruchomościami. Jest cały szereg możliwości, które ustawa daje, daje TBS-om, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, natomiast nie ma takiej możliwości w tych uprawnieniach, które ustawa daje TBS-om i nie ma obrotu nieruchomościami, nie ma zbywania nieruchomości. Na tym oparł się sąd. Nie wchodził jakby w postępowanie dowodowe. Tutaj ja zapoznałam się również z komentarzami, z jednym właściwie komentarzem pana prezydenta Malinowskiego, który mówi o tym, że no, sędzia pomylił się, że sędzia jakby pomylił budynki budowane, mieszkania budowane przez GTBS przy partycypacji osób, które wynajmują te mieszkania z tymi, które zostały wniesione aportem do GTBS-u. I tutaj również pan prezydent mówi o tym, że
że no, tutaj oczywiście będzie ta bezmia prawdopodobnie apelowała od tego wyroku. Rzeczywiście taka możliwość jest. Ma 2 tygodnie od otrzymania wyroku sądu wraz z jego uzasadnieniem. Ten wyrok sądu z uzasadnieniem już jest. Do złożenia, każda ze stron oczywiście niezadowolona z wyroku ma prawo złożyć apelację do sądu wyższej instancji. Tutaj będzie to sąd apelacyjny w Gdańsku. No, trudno powiedzieć, na czym oczywiście apelacja będzie oparta. Po wpłynięciu tej apelacji mieszkańcy ją oczywiście otrzymają, taka jest procedura. Można będzie się z tą apelacją zapoznać. W tej chwili trudno powiedzieć, na czym GTB oprze swoją apelację. Chciałam jeszcze właśnie, może warto dodać, że to nie jest, to jest pierwsza sprawa, jak powiedzieliśmy, ale będą następne rozprawy 3 odbędą się 26 sierpnia w Sądzie Okręgowym w Sądzie Okręgowym w Toruniu odbędą się 3 kolejne rozprawy, one odbędą się jednego dnia. 2 z nich będą dotyczyły jednej nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego. Jedna z rozpraw będzie dotyczyła nieruchomości położonej przy ulicy Liberta. Zobaczymy, jak tutaj sąd będzie oczywiście rozstrzygał, czy również sąd, no, na jakich przesłankach będzie się opierał sąd, wydając wyrok, czy też jakby tocząc dalej postępowanie. Natomiast tutaj jeszcze może nawiążę do tego, o czym mówił pan prezydent Malinowski, to co wyczytałam w prasie, że sędzia również nie słuchał świadków, czyli jak rozumiem, będzie tutaj mowa o tym, że nie zostały zachowane procedury. Natomiast jak powiedziałam, sędzia w ogóle nie wnikał w to, czy słusznie, czy niesłusznie, czy procedury zostały zachowane, czy nie zachowane, czy mieszkańców pozbawiono ich praw, czy nie. Sędzia po prostu oparł się na wykładni ustawy i stwierdził, że TBS-y nie mogą zbywać nieruchomości. To jest jakby główna no, oś tego wyroku, tak? To jest główna sprawa właściwie najważniejsza do rozstrzygnięcia w tej sprawie. I to tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ta ostatnia wypowiedź Pani Pełnomocnik to jest odwołanie się do wypowiedzi Pana Prezydenta w Gazecie Nowości z 30 sierpnia 2013 roku, które swoją wypowiedzią zakwestionował ten wynik, proszę Państwa. To jest rzecz po raz wtóry pokazująca arogancję tej władzy i komentowanie rzeczy, których komentować nie powinny. Więc ja tak jeszcze dodatkowo uzupełniając to, co Pani Pełnomocnik mówiła, natomiast z naszej strony jest ogromna radość, że ta sprawa przynajmniej w początkowej fazie zakończyła się sukcesem. Mamy nadzieję po klub radnych, że pozostałe sprawy również pójdą w podobnym kierunku. Z naszej strony Państwo mieli zawsze wsparcie. To było widać w różnych sytuacjach, na sesjach Rady Miejskiej, to było widać na komisji rewizyjnej. To było widać w naszym zaangażowaniu się na różnych spotkaniach, które miały miejsce w ratuszu, na spotkaniach między innymi z panem prezydentem, który różne rzeczy opowiadał. Więc tutaj cieszę się, że moi koledzy byli bardzo mocno zaangażowani w tę sprawę, ponieważ od samego początku byliśmy przekonani, że państwa skrzywdzono. No i tutaj pierwszy krok, by przekonać wszystkich, że taka sytuacja miała miejsce, został zrobiony i jeszcze raz tutaj cieszymy się z tego, mamy nadzieję, że to wszystko pójdzie dalej. Krzysztof, który był najbardziej zaangażowany w tę sprawę, też chciałbym... Ja powiem, że dodatkowo o wyczerpaniu się systemu odwołania i tak dalej w tej sprawie, no mamy wielką nadzieję, że pan prezydent stworzy mechanizm powrotu do stanu pierwotnego, czyli raz, że odwróci tą całą sprzedaż, czyli poprzez unieważnienie aktów notarialnych budynki wrócą powrotnie do spółki GTB z Brudziązu, ale mamy też nadzieję, że według pierwotnego zamysłu jeszcze z roku 2005, bo to wtedy był tylko to aport, który miał zwiększyć, był dokapitalizowaniem spółki, te budynki wrócą do zasobów MPG-u, mieszkańcy finalnie będą mieli swoje podstawowe prawo do wykupu tych mieszkań z przyznaną, określoną uchwałą Rady Miejskiej bonifikatą. Taki jest cel główny, aby takie prawo mieli wszyscy mieszkańcy Grudziądza i w tym przypadku także, tym bardziej, że ta zawiła procedura potajemnej sprzedaży przyniosła tak niechciane konsekwencje, chociażby wysokości bardzo wysokich czynszów na poziomie 1000 zł. Oczywiście podkreślę jeszcze raz, że potwierdziły się nasze wcześniejsze stanowiska jako grup radnych, sygnalizowaliśmy wielokrotnie panu prezydentowi, wypominaliśmy go i mówiliśmy, że GTBS z mocy samej ustawy nie ma prawa zbywania budynków. TBS to jest budowanie i administrowanie, dawanie ludziom mieszkań. I myślę, że to jest taka podstawowa informacja, która powinna
pozostać w pamięci pana prezydenta. Chciałbym również tutaj państwa obecności podziękować posłowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, który również państwa wspierał, który był z nami, nas też dopingował w walce. Więc panie Krzysztofie, może jeszcze. Szanowni państwo, tego typu sprawy w ogóle nie powinny trafiać do sądu. Natomiast pan prezydent, mówię to z przykrością, bo znam go od wielu lat, zachowuje się tak jak i partia, którą reprezentuje. Nie liczenie się z obywatelami tego kraju, nie liczenie się z przepisami prawa, zachowuje się w sposób podobny. Przecież można było próbować tę sprawę załatwić w sposób polubowy. Ewidentnie złamano prawo i cieszę się, że sąd to wykazał. Natomiast pan prezydent brnie dalej, mówiąc, że to się sąd teraz pomylił, więc myślę, że warto jeszcze będzie trwała. Natomiast chcę bardzo serdecznie podziękować i pani pełnomocnik, ale przede wszystkim radnym klubu Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza za zaangażowanie się w tej sprawie. Tak mają działać radni, tak mają działać nasi przedstawiciele w samorządzie. Bronić ludzi, bronić obywateli, pilnować przestrzegania prawa, nie godzić się na pozbawianie mieszkańców przysługujących im praw. I to, co się dzieje w Grudziądzu, również ma wymiar ogólnopolski. To dzieje się w wielu innych miastach. Może to będzie dobry precedens również dla tych w innych miastach, którzy są w takiej samej sytuacji postawieni. Nie po to państwo wspiera budownictwo społeczne, nie po to ono korzysta z różnego rodzaju form wsparcia i prawnego, i finansowego, by próbować sprzedawać budynki razem z obywatelami, by podnosić niepomiernie czynsz, nie licząc się z sytuacją materialną również. Bo ta sytuacja w Grudziądzu, podobnie zresztą jak w całej Polsce, jest dramatycznie zła. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że w to się zaangażowaliście i życzę wytrwałości, walczmy dalej. Proponuję jeszcze, by pani pełnomocnik chwilę tutaj zabrała jeszcze czasu, natomiast po jej wypowiedzi, jeżeli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę w tym temacie. Ja chciałabym jeszcze dodać to, co w tym wyroku jest również ważne. Ja wspomniałam na początku, że mieszkańcy składając pozew wnosili o uznanie za nieważną umowy kupno-sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, ale również nakazanie GTBS-owi sprzedaż im zajmowanych przez nich lokali. Rezultatem tego wyroku, czy na skutek tego wyroku, sąd oddalił powództwo w tym zakresie, gdzie mieszkańcy domagali się sprzedaży ich lokali, zajmowanych przez nich lokali, opierając się znów na wykładni ustawy i stwierdzając, że GTBS nie może zbywać nie tylko całych budynków z mieszkańcami, ale również nie może zbywać lokali najemcom, z wyjątkiem tych, którzy partycypowali w kosztach budowy tych lokali, co nowelizacja ustawy z 2011 roku umożliwiła GTBS-om. To znaczy, jakby reasumując, w tej sytuacji, jeżeli ten wyrok uprawomocniłby się, to sytuacja jest taka, że umowa kupna-sprzedaży jest nieważna, akt notarialny jest nieważny i cały budynek wraca do zasobów GTBS-u, natomiast mieszkańcy zajmowanych lokali również nie mogą ich wykupić. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, przepraszam, to bardzo bym prosił teraz w tym temacie. No pytanie, jak państwo widzą dalszy przebieg tej sprawy, biorąc pod uwagę, że będzie ta apelacja, to odwołanie, bo GDPS ją zapowiedziało, czy to nie będzie tak, że to się po prostu będzie ciągnąć latami i jakaś, bo ta sytuacja wśród mieszkańców w tej chwili się nie zmienia mimo tego wyroku, tak, na razie? To znaczy, w tej chwili wyrok nie jest prawomocny, oczywiście, natomiast trudno przewidzieć, jak oczywiście rozstrzygnie sąd apelacyjny. Natomiast duże w naszej ocenie szanse mają mieszkańcy, ponieważ jak powiedziałam, sąd nie wgłębiał się w postępowanie dowodowe. Właściwie tego postępowania dowodowego nie było. Sąd oparł się tylko na analizie ustawy. Więc jeżeli sąd apelacyjny uzna, że wywód sądu pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Toruniu interpretujący tę ustawę i jakby na jej mocy wydający ten wyrok jest słuszne, tak, stanowisko sądu,
to apelacja no, pewnie będzie uwzględniona. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak rzeczywiście będzie wyglądało rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego. My wierzymy, że podtrzyma oczywiście stanowisko sądu pierwszej instancji i że ten wyrok będzie mógł w konsekwencji się uprawomocnić po wyczerpaniu oczywiście całej procedury odwoławczej. Dziękuję. Czy jest jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Rozumiem, że tą sprawę zamykamy. Szanowni Państwo, dwie inne jeszcze sprawy, które naszym zdaniem potrzebne są, by poruszyć je teraz, tu w tym miejscu i w tym czasie. To jest kwestia dotycząca podwyżki cen w strefie płatnego parkowania i utrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, ta uchwała została przyjęta przez głównie radnych koalicyjnych. Jeżeli dobrze pamiętam, to w czerwcu. Proszę Państwa, moim zdaniem pod pretekstem uporządkowania spraw dotyczących kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych podniesiono cenę w strefie A, w strefie B. Natomiast, proszę Państwa, do nas docierają informacje tego typu, że teraz mnóstwo osób niepełnosprawnych, które poruszają się samochodem, nie ma miejsca, by móc spokojnie, bez większych problemów zaparkować swoje auto. W uchwale jest mowa o tym, że liczba miejsc parkingowych, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, zostanie zwiększona o 25%. Się okazuje, że w dniu dzisiejszym, przynajmniej mamy takie informacje, w dniu dzisiejszym sytuacja jest następująca. Tych miejsc parkingowych, tych kopert, które miały się znaleźć, większej ilości kopert dla osób niepełnosprawnych wcale więcej nie ma. Natomiast, tak jak powiedziałem, niepełnosprawni mają problem z zaparkowaniem samochodu, poruszając się zwłaszcza w tej części miasta, do konkretnych instytucji, do urzędów itd. W związku z tym, Szanowni Państwo, zwracamy na to uwagę, będziemy o tą sprawę dopytywać i oczekiwać, aby jak najszybciej zostało to uporządkowane. Tym bardziej, że obiecano, że liczba miejsc parkingowych zostanie zwiększona, natomiast tak nie jest. Wiele osób niepełnosprawnych daje nam takie sygnały, że ma problemy. Ma problemy i to jest coraz bardziej widoczne i to jest coraz bardziej niepokojące. I to nas tylko utwierdza, że proszę Państwa, to nie chodziło o żadne uporządkowanie, żadne lepsze przygotowanie się do tego, aby odpowiednia tylko grupa osób niepełnosprawnych te karty parkingowe mogła utrzymać, a tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o to, aby podnieść cenę za miejsce parkingowe. Konstytucji, bo tam też są pewne zapisy, które mówią o tym, że gmina jest po to, żeby zabezpieczać potrzeby mieszkańców. Zabezpieczać potrzeby mieszkańców. I tak się nie dzieje w Grudziądzu, dlatego że wiemy, Szanowni Państwo, doskonale z jakim szalonym wzrostem mamy rejestrowanych nowych aut. Szalon, użyję tego słowa, ale bo tak jest. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc przybywają setki nowych aut rejestrowanych, przybywają w Wydziale Komunikacji. No i oczywiście te osoby też gdzieś muszą parkować, to po pierwsze. Aktualnie polityka miasta Grudziądza nie przewiduje budowy nowych parkingów, co jest rzeczą bardzo, bardzo niepokojącą. Brak perspektywy rozwoju w tym zakresie no nie daje sprawnego funkcjonowania miasta, denerwuje mieszkańców, jest przyczyną częstych kolizji, zdenerwowania, poszukiwania miejsca do parkowania. Oczywiście tak nie może być. Miasto musi wywołać temat budowy kolejnych parkingów w mieście. Odniosę się także do szalonego niepokoju, który wzniosła niemożność postawienia osobom niepełnosprawnym samochodu w dowolnym miejscu, tylko w miejscu wyznaczonym. Oczywiście kuriozum w przypadku Grudziądza polega na tym, że kart dla osób niepełnosprawnych w sumie już jest chyba według liczby porządkowej kilka tysięcy, ale de facto tych kart, które są w ciągłym wykorzystaniu, w aktualnym wykorzystaniu jest około 1200-300. I teraz, Szanowni Państwo, kilkadziesiąt miejsc parkowania, dzisiaj 40, dla 1500 osób i pewnie jeszcze dla osób przyjezdnych, które przyjeżdżają także do Grudziądza postawić samochód właśnie w takim wyznaczonym miejscu, taki limit jest no, niedozwolony, nielogiczny, nieprawdopodobny. Oczywiście prezydent miasta tym zwiększeniem o kilka tych miejsc w zasadzie, bo taki wskaźnik procentowy w stosunku do tak małej liczby miejsc parkowania jest nieadekwatny. Potrzeby w tym mieście
są zupełnie inne. Ja tylko powołam się na pewne rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, obiekty i ich usytuowanie. I w tym rozporządzeniu w zasadzie wskazuje się o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Potrzebnej, jeszcze raz podkreślę. Minister wskazuje, potrzebnej, czyli niezbędnej. Pan prezydent oczywiście nie wypełnia w tym zakresie w żaden sposób tej potrzeby, nie stara się nawet logicznie przeliczyć tych potrzeb, pomyśleć o tym, bo taki wzrost no, jest jakimś zupełnym kuriozum i nieadekwatny do tych potrzeb realnych i w zasadzie powoduje zdenerwowanie. Natomiast pobieranie opłat, jeszcze raz to podkreślę, od osób niepełnosprawnych, które stawiają w miejscach innych niż wskazane miejsca, a w przypadku, kiedy nie ma takich miejsc, według mnie jest niestety ale bezprawne, bo uprawnienie nabyte do bezpłatnego parkowania jest uprawnieniem, które niestety ale gmina musi zabezpieczyć. Jeszcze jeden problem, który pojawił się między innymi na naszych dyżurach. Oddaję ten głos Tobie, Marku. Chodzi tutaj konkretnie o sprawę dotyczącą osób samotnie zamieszkujących gospodarstwa domowe, emerytów, rencistów między innymi, którzy, proszę Państwa, na skutek podwyżek, które miały miejsce najpierw w grudniu, a teraz przy małej korekcie, powtarzam, małej korekcie, która naszym zdaniem i tych osób jest niewystarczająca, musi płacić za wywóz śmieci tak ogromne środki. Wiecie Państwo, że w Polsce została nieszczęsna ustawa o gospodarce nieruchomościowej uchwalona przez Sejm, która później na wniosek wielu samorządów została zrealizowana. Między innymi ta ustawa daje odpowiedzialność, zarząd odpowiedzialny za gospodarkę odpadami zarządom miast. I tak samo w Grudziądzu się dzieje. O tej sprawie gospodarki odpadami rozmawiamy prawie od roku. W Grudziądzu najęto firmę, która rozpracowała ten problem, podzieliła na strefy i wybrano jeszcze za czas obowiązywania tej pierwszej ustawy przed nowelizacją, że opłaty w naszym mieście będą pobierane od rodziny, od mieszkańców. Natomiast sami doskonale wiemy, że śmieci produkują ludzie, a nie mieszkania, ani metry kwadratowe. Tam były cztery możliwości, od ilości zużycia metrów sześciennych wody, od ilości członków rodziny, od metrów kwadratowych od mieszkań. No i wybrano ten jeden nieszczęsny sposób naliczania i mimo dyskusji, mimo naszego sprzeciwu, żeby wybrać jakiś inny system, czy mieszany, czy tak jak w innych miastach to się dzieje, który jest bardziej sprawiedliwy dla mieszkańców, to jednak jakby organ prowadzący, władza nie dała możliwości zmiany tego systemu naliczania. Co doprowadziło do tego, że dopiero kiedy od 1 lipca te opłaty, które obowiązują na dzień dzisiejszy, czyli 36 zł sortowane, 50 niesortowane, wprowadziło wielkie niezadowolenie wśród mieszkańców, którzy mieszkają w jednoosobowych rodzinach. Mówię tutaj o paniach i panach, którzy samotnie mieszkają na wielkich osiedlach i blokach. Takich ludzi jest w Grudziądzu kilka tysięcy i oni są bardzo zbuntowani i przychodzą do nas mówiąc, co byście radni uchwalili, dlaczego tak z nas zbieracie, dlaczego obciążyliście nas takimi stawkami. No my oczywiście tłumaczymy im, jak to wyglądało, że w dyskusjach i w głosowaniach byliśmy przeciwni, proponowaliśmy inne rozwiązania. Nasz klub jako jedyny podjął się wyliczenia takiej stawki w Grudziądzu za odpady dla rodziny, gdzie z wielkim marginesem już wyliczyliśmy, że to by była opłata rzędu 25 zł, 22 zł od gospodarstwa. Natomiast jak organ uchwałodawczy i większość w Radzie, czyli Platforma, zdecydowali, że nie przyjmą naszego zgłoszonego rozwiązania, naszego projektu uchwały, gdyż to nie zepnie się finalnie jakby w budżecie miasta, ponieważ gospodarka ta ma się samofinansować, nie ma dawać ani zysków, ani strat. Natomiast naszym zdaniem to nastąpiło wielkie niedoliczenie, bo jak Państwo to odbierają? Jeżeli dostaliśmy taką informację, że przetargi w mieście naszym na wywóz odpadów, na tą gospodarkę odpadami
poszły prawie 50% taniej niż zakładano, niż stanowił obowiązywał przed ogłoszeniem przetargu. To samo sugeruje, że nie powinno być tak drogo, jak proponuje się. Natomiast zgodzono się po wielkich targach z nami, po wielkich naszych wyliczeniach, że będzie to taniej, ale dopiero od przyszłego roku. Czyli dlatego, że urzędnicy musieliby drugi raz spisywać te wszystkie dane, zakładać kartoteki itd., itd. Czyli ważniejsze jest urzędnik, zakładanie kartoteki niż obciążenie fiskalne każdego mieszkańca gminy. Drugie tłumaczenie urzędu było takie, dlaczego taka stawka jednolita dla wszystkich? Ponieważ uratujemy rodziny wielodzietne od wysokich opłat. Jeżeli by był to system taki, że naliczano by od gospodarki. Poradziły z tym sobie gminy, na przykład gmina Świecie, która nalicza tylko dwóch osób w rodzinie, kiedy jest rodzina wielodzietna. Czyli idzie jakby wyjść na przejście, idzie pomóc. Inne służby socjalne pomagają, bo to nie można powiązać jakby tego systemu. Rozliczyć w jednym zespole. No myślimy, że uda nam się wrócić do rozmów, żeby to bardziej uporządkować, gdy będą znane już wszystkie koszty jakiegoś tworzenia, czyli organizacja tego szoku, organizacja. Jak widzicie, idąc tutaj do Państwa na konferencję, wziąłem ulotkę, którą wszyscy mieszkańcy dostali urzędowo miasta. Gdzie są? Ilość pojemników, powiedzcie Państwo, 5. Na osiedlach są niestety tylko 3. Także u nas w Grudziądzu reforma zadziałała tylko po kieszeni mieszkańców. Nikt z mieszkańców nie może segregować jeszcze dodatkowo śmieci, czyli makulaturę rzucamy śmieci biodegradowalne dalej do tego samego zbiornika, ponieważ nie mamy gdzie ich wrzucić. Także w Grudziądzu reforma zadziałała tylko po kieszeni obywateli, natomiast nie zgodnie z ustawą, nie zgodnie z zapowiedziami, nie zgodnie z tym wszystkim, co nas się instruuje, czyli jak mamy to segregować. Jeżeli można komentarz do tych dwóch wydarzeń. Proszę Państwa, podejmowałem interwencję w sprawie osób niepełnosprawnych i tych utrudnień, które niestety tu się pojawiły, wbrew dokumentom, wbrew rozporządzeniu ministra infrastruktury. Potrzeba ludziom niepełnosprawnym zapewnić odpowiednią ilość możliwości podjechania i w instytucjach publicznych, i w różnego rodzaju innych instytucjach, gdzie muszą załatwiać swoje życiowe sprawy. To jest naszym obowiązkiem. To nie jest żadna łaska, że ktoś komuś robi. Odpowiedź pana prezydenta była taka, że jest to mocno nadużywane w Grudziądzu, że wielokrotnie korzystają z karty dla osób niepełnosprawnych, osoby do tego nieuprawnione, że ten system od dawna był nieweryfikowany, że jest wielu ludzi, którzy korzystają bez, nie mając jakby do tego formalnego, zdrowotnego uprawnienia. To ja się pytam, no ale przecież tu jest zatrudnionych mnóstwo ludzi w urzędzie. To trzeba zweryfikować i sprawdzić. Oczywiście ci, którzy nadużywają, powinni być z tego systemu wyeliminowani. To jest poza wszelką dyskusją. To nie o to chodzi, żeby cwaniacy korzystali z uprawnień ludzi niepełnosprawnych. To należy to zweryfikować, a nie wylewać dziecko z kąpielą. Na zasadzie jest to nadużywane, czyli wszystkim utrudniamy dostęp wbrew przepisom prawa, tak jak tutaj było powiedziane. Ale proszę Państwa, nasuwa mi się taka smutna konstatacja. To jest podobne twierdzenie, jak twierdzenie pana prezydenta sprzed kilku miesięcy, kiedy zobowiązał się, że będzie robił regularne spotkania z mieszkańcami. My wtedy podjęliśmy decyzję, że będziemy robili również regularne konferencje, by odnieść się do tych spraw, na których pan prezydent chce, o których chce mówić na spotkaniach z mieszkańcami. No, z wielkiej chmury mały deszcz, tych spotkań z mieszkańcami było bardzo mało, bo może mieszkańcy mówią rzeczy dla pana prezydenta nieprzyjemne, może to rani w jakiś sposób jego poczucie dumy, ale wtedy, kiedy rozmawialiśmy również na temat wielkiego bezrobocia w Grudziądzu, które Państwo doskonale wiecie, jako mieszkańcy Grudziądza, jest tym elementem najtrudniejszym, najbardziej podstawowym w Grudziądzu, stąd ludzie uciekają, to jest miasto praktycznie na sprzedaż, gdzie by nie spojrzał, to są kartki sprzedam, sprzedam, sprzedam. To kiedy mówiliśmy o bezrobociu, pan prezydent raczył skomentować w prasie, że bezrobocie w Grudziądzu jest fikcją, jest w dużej mierze sztuczne, bo ludziom się nie chce pracować. To
To była odpowiedź prezydenta Grudziądza, funkcjonariusza Platformy Obywatelskiej. Ludzie nie chcą pracować. Oczywiście są ludzie, którzy nadużywają również systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. My o tym wiemy, bo przecież funkcjonujemy w społeczeństwie, ale to również trzeba to eliminować, eliminować patologię, która również w tym systemie funkcjonuje, a nie mówić, nie opowiadać, przepraszam, niestworzone bajki o tym, że bezrobocie w Grudziądzu jest iluzoryczne. To jest bardzo zła metoda przerzucania odpowiedzialności na ludzi. Teraz, proszę Państwa, jeszcze krótki komentarz do ustawy śmieciowej. Ta ustawa śmieciowa została przyjęta w poprzednim parlamencie w 2011 roku i tylko Prawo i Sprawiedliwość nie poparło tej ustawy. Została poparta zarówno przez koalicję rządzącą, jak i przez SLD, PJM, który wtedy jeszcze w Sejmie był. Wszyscy mówili, że ta ustawa jest dobra. My zwracaliśmy uwagę, że ze śmieciami trzeba coś zrobić. Nie wolno dopuścić do sytuacji takiej, że ludzie nie dbają o zagospodarowanie śmieci, że są patologie w postaci wyrzucania do lasów, do rowów, do rzek. To nie może być. Nad śmieciami trzeba zapanować. Ale wskazywaliśmy wtedy, że przerzucanie całej odpowiedzialności ze strony państwa na gminy, które tego nie udźwigną i rzeczywiście się okazuje, że mają z tym kłopoty, jest pozbyciem się problemu przez rząd i przerzuceniem po raz kolejny problemu na samorządy terytorialne bez odpowiednich środków na obsługę kolejnego zadania. No, odpowiedź była taka, no to ludzie za to zapłacą. Mało samorządowcy, i to jest niestety kamyczek do ogródka również samorządności, byli przekonani, że na śmieciach można zarobić. Że to jest dobry zarobek, że na śmieciach się zarabia. Dopiero kiedy ta ustawa się zbliżała milowymi krokami, i okazało się, że wszyscy są przerażeni, że nie da rady tego wprowadzić bezkonfliktowo, że społeczeństwo jest wściekłe. Jak sobie ludzie policzyli, ile będą płacili za śmieci, to w Polsce zaczęły się wręcz wystąpienia rewolucyjne. Ja byłem świadkiem w jednej z gmin koło Brodnicy, gdzie w malutkiej wsi na spotkanie przyszło prawie 500 ludzi. I niewiele brakowało, by doszło do samosądu na tym... Przepraszam, głupim wujcie, który nie licząc się z mieszkańcami, próbował na siłę forsować jakieś szkodliwe rozwiązania. Kiedy ten protest społeczny się odbywał, się okazało, że ceny zostały zmniejszone o połowę. Czyli dopiero protest ludzi sprawia, że zaczyna ktoś liczyć. Ta ustawa została poprawiona w styczniu tego roku. Są pewne poluzowania, mówiąc obrazowo, które pozwalają samorządowi bardziej elastycznie dopasowywać sposób wyliczania, tak by no, nie powodować krzywdy ludzkiej. Zarówno rodzin wielodzietnych, które przy prostym liczeniu na członka rodziny, no to nie stać by było, w Polsce szacuje się około 20% ludzi, nie stać na opłacenie segregacji, czy w ogóle zbiórki śmieci. Ta ustawa jest skonstruowana również w tak kuriozalny, idiotyczny sposób, że samorząd, który z jednej strony ma stosować pomoc socjalną dla ludzi najbiedniejszych, to ma z tej pomocy socjalnej windykować należności za niezapłacone za śmieci. Ale doprowadzono do... Ta ustawa poluzowała, dając samorządom zarówno w gminach wiejskich, jak i miejskich, możliwość elastyczniejszego dostosowywania do oczekiwań mieszkańców. Zarówno, tak jak mówię, rodzin wielodzietnych, ale również osób samotnych, które przy metodzie liczenia, która została zastosowana tu w Grudziądzu, czyli na jedno gospodarstwo domowe, dla odmiany ci starsi, spracowani, schorowani ludzie ponoszą niewspółmiernie wysokie koszty. Nieliczenie się z sytuacją ekonomiczną tej grupy społecznej, przecież ponoszącej i tak dużo większe obciążenia na przykład na zakup lekarstw, jest po prostu bezduszne. I tu już nie można tego zwalać na Warszawę, na rząd. Tam przyjęto głupią ustawę, ale ta poprawka oddaje sposoby naliczania w ręce władz miasta. Dlatego ja się pytam, dlaczego tu przyjęto rozwiązanie krzywdzące ewidentnie ludzi samotnie mieszkających. Proszę Państwa, władza samorządowa w Grudziądzu jest z siebie bardzo zadowolona, ponieważ zmniejszyła cenę za wywóz śmieci do 28 zł.
ale mieszkańców to ciągle nie zadowala, proszę Państwa, bo my, którzy mieliśmy dostęp do wielu danych, by przygotować się do policzenia, ile to może kosztować, prawdopodobnie nie wszystkich, potrafiliśmy obliczyć, że może to być kwota 22, a władza samorządowa w Grudziądzu uważa, że 28 i to powinno zadowolić mieszkańców. Nie, nie zadowala, proszę Państwa. I to, że ludzie do nas przychodzą, to, że mówią, że jest to po prostu nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania i proszę Państwa, oni naprawdę zaczynają się organizować i coraz bardziej protestować. I przyjdzie taki moment, że władza za tego typu decyzje podejmowane między innymi przez Platformę Obywatelską, poprzez radnych Platformy Obywatelskiej poniesie konsekwencje. Bo proszę Państwa, często słyszymy tego typu informacje. To nie my, to Rada podjęła decyzję. Nie, proszę Państwa. Rada podjęła decyzję tylko i wyłącznie głosami koalicji rządzącej, a więc Platforma Obywatelska wspólnie. I to nie radni, a więc władza uchwałodawcza przygotowała ten projekt uchwały. Ten projekt uchwały został przygotowany przez prezydenta. I proszę nie mówić, że to Rada podjęła decyzję. Bo gdyby Rada otrzymała inne propozycje, inne rozwiązania, lepsze, prawdopodobnie przyjęłaby bez większych problemów, także i my byśmy to zrobili. Ale mówienie, że to Rada podjęła decyzję, nie my, no to po prostu jest coś nie w porządku. Można? Prosimy jeszcze coś. Ja jeszcze chciałam tutaj, jak on do tej ustawy powiedzieć, że w ogóle mój protest, moje niezadowolenie zawsze budzi rachunek, który przychodzi a konto, jakiś prognozowany. I w zasadzie tutaj do stycznia mamy w tej chwili do czynienia właśnie z i chciałam się jeszcze do jednego aspektu odnieść, bo mówimy tutaj o osobach samotnych, o emerytach i no, o gospodarstwach jednoosobowych po prostu. Taki aspekt, płacą 50 zł. Ja mówię, dlaczego 50 zł, a nie 36? Dlatego, że właściciel stwierdził, że on nie będzie ekonomem i tym, który pilnuje. To trzeba stworzyć chyba takie warunki i takie naciski, żeby właśnie właściciel odpowiadał. Skoro mieszkańcy chcą segregować, to niech segregują, bo mają do tego prawo, a nie, że oni mają narzuconą stawkę 50. No to już jest absurdalne moim zdaniem. Państwo, dzisiaj jest 9 września, a pojemników w większej części miasta nie ma, a my płacimy 20. Od 1 stycznia. To są co prawda worki, ale z tych worków to się wyczerpuje. Krzysztof, jeszcze ty i znaczy, spróbujemy zmierzać tak, do... Podkreślę jeszcze znaczenie przejedzenia wszystkiego, co Platforma dostaje. Taki ogólny... Wiemy, jak bardzo wzrosły struktury administracyjne w skali całego kraju. W zasadzie struktury administracyjne stały się studnią bez dna. Ciągle się zatrudnia, administracja wzrasta. Wiemy doskonale, jak pan premier rozbudował te struktury, ale nie tylko pan premier, bo i samorządy także. I ta realna groźba dzisiaj, braku realnego wyliczenia stawki za te śmieci, no niestety wywołuje sprzeciw, dlatego że zawsze znajdzie się uzasadnienie, że każdą kwotę zagospodarujemy. Zatrudnimy najwyżej 5 urzędników więcej. Tak też to może być. Kupimy komputery, ale mówię o stałych kosztach utrzymania, głównie chodzi też o nieuzasadnionym wzroście zatrudnienia. Mamy słabe nadzieje co do obniżenia w jeszcze większym wskaźniku tej stawki, bo pan prezydent będzie pewnie zawsze miał tutaj dziesiątki różnych wytłumaczeń, że niestety to tyle kosztuje. A mieszkańcy powinni płacić tyle, ile to naprawdę kosztuje. Koszty powinny być realne. No niestety tak na dzień dzisiejszy nie jest. Szanowni Państwo, i może jeszcze kilka spraw natury ogólnej, tu też pan posłuchał. 5 lat Polska została zadłużona w sposób niebotyczny. Zadłużenie państwa sięga około 1 biliona złotych. W ciągu 6 lat zadłużenie podwoiło się w stosunku do tego, co rząd Platformy i PSL-u objął. Podwoiło się i zaczyna zagrażać bytowi państwa. Dlatego podejmowane działania mają na celu to, co obserwujemy, przerzucić odpowiedzialność za długi państwa na obywateli, ograbić obywateli również ze środków, które część z nich, tych zamożniejszych, jest w stanie gromadzić. To jest między innymi planowana zmiana OFE, wyprowadzenie pieniędzy z tego filara kapitałowego. My byliśmy, żeby była sprawa jasna, przeciwni OFE. Uważaliśmy, że to państwo ma obowiązek zabezpieczyć system emerytalno-rentowy. Tylko dobrze funkcjonujące państwo, dysponujące systemem podatkowym, wsparciem ewentualnie duże nadzieje wiążemy między innymi z gazem łupkowym. Tylko takie państwo może zapewnić solidarnie kolejnym pokoleniom dodatkowe
zabezpieczenie wynikające z kapitału. Dlatego uważaliśmy, że ludzie mają prawo zadecydować samemu o tym, czy chcieliby być w systemie powszechnym, gwarantowanym przez państwo, czy też chcą zdać się na pewne ryzyko, licząc na to, że ulokowane przez nich środki mogą przynieść dodatkowe korzyści. Zgłaszaliśmy to wielokrotnie. Okazuje się, że teraz przesunięcie ponad 100 miliardów złotych z OFE do budżetu to jest tylko i wyłącznie zasypywanie dziury budżetowej. Tu interes obywateli polskich jest na dalekim końcu. Chodzi o to, żeby łatać dziurę, żeby dotrwać do następnych wyborów, żeby jakoś ten budżet sklecić. Pomimo tego, że tyle pieniędzy będzie przesunięte, to i tak w planie budżetu państwa na 2014 rok deficyt budżetu państwa, czyli to dodatkowe kolejne zadłużanie się, wynosi prawie 50 miliardów złotych, 48 miliardów złotych. Pojawiły się zresztą też bardzo ciekawe głosy krytykujące decyzję rządu w tej materii z kierunków, których się zapewne pan premier Tusk nie spodziewał. Jest zafascynowany panią kanclerz Angelą Merkel relacjami z Niemcami. Wczoraj się ukazały bardzo ostre, negatywne oceny w prasie niemieckiej, gdzie polskiego premiera, pana Donalda Tuska, gazety niemieckie nazywają w tłumaczeniu bandytą albo ulicznym rzezimieszkiem, ulicznym rabusiem, który okrada ludzi z pieniędzy. Pikanterii dodaje fakt, że otwarte fundusze emerytalne obsługuje kilkanaście firm, w tym cztery firmy bardzo mocno związane z kapitałem niemieckim. Czyli można domyślać się, że chodzi o interes, jakim był złoty interes, wyprowadzanie pieniędzy polskich podatników do różnych firm. Dlatego przeciwko temu demontaż państwa, osłabianie państwa na każdym kroku, ale wydaje mi się, że ludzie zaczynają to dostrzegać. Kolejne wybory. Dzisiaj rano ogłoszono wyniki wyborów na Podkarpaciu, wyborów uzupełniających w pięciu powiatach. Pięciu powiatach, które są trochę jak w soczewce Polską. Tam są duże miasta, takie jak Dębica, jak Mielec, gdzie jest strukturalne, ogromne bezrobocie, takie jak w Grudziądzu. Gdzie upadły zakłady, te budowane jeszcze część w okresie przedwojennym, również w okresie komunistycznym. Zakłady komunikacyjne, zakłady lotnicze, wszystko poupadało. Ludzie już nie uwierzyli w bajki opowiadane przez ekipę pana premiera Tuska, przecież jeździł pan premier, jeździła pani minister Bieńkowska, obiecywała cuda wianki dla Podkarpacia. Tyle dostaną pieniędzy, że będą jak pączki w maśle. Ludzie już w te bajki nie uwierzyli. Druga część tego terenu to są obszary wiejskie. Tam dla odmiany jeździli funkcjonariusze PSL-u. Jeździł Piechociński wielokrotnie. Jeździł w mundurze strażaka pan Pawlak. Chłopi pokazali im czerwoną kartkę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 61% głosów, a wspólny kandydat PSL-u i Platformy Obywatelskiej, człowiek tam znany lokalnie, który był radnym wojewódzkim, był członkiem zarządu województwa, uzyskał 21%. To pokazuje różnicę między kandydatem naszym. To jest również ważne, bo dziennikarze mówią, no tak, ale to jest tradycyjnie, to był ten obszar, gdzie PSL, gdzie Prawo i Sprawiedliwość uzyskiwało dobre wyniki. Tak, ale przypomnę, że w poprzednich wyborach, dwa lata temu, to ta przewaga PiS-u nad Platformą i PSL-em była raptem 11%, a teraz przekroczyła 40%. To pokazuje, jak ludziom się zmienia widzenie tego wszystkiego, co rząd robi. Ja jestem przekonany, że Polacy mądrzeją i tą nieudolną, złodziejską ekipę od władzy odsuną. Chcę zachęcić